na gorąco po walce, jak, no jak ją oceniasz, jakie to są emocje? Zajebiście, no powiem, jak na ulicy, kurwa, walisz i walisz w pizdę ze przeproszeniem, no. Czyli plan zrealizowany. Tak, plan zrealizowany będzie dopiero, jak wygram 3 walki, dopiero jest jedna. Wygrałem ją szybko, bardzo się cieszę, zobaczymy, jak będzie kolejna. Czyli twój styl, a powiedz mi, taktyka zawsze będzie taka sama, no bo są zawodnicy, co ważą po 136 kilo. Na takich zawodników to już mam, dobra, no taktykę nie będę zdradzał. Ale no co, wjeżdżasz po prostu w nich, tak, od razu ich starasz się jak najszybciej zakończyć te pojedynki. Będę się starał pracować dobrze na nogach, kontrolować, będzie moment, co to kończyć, tak jak teraz. Słyszałem na przykład, że ten dym, który jest wokół areny, trochę przeszkadza. Co byś o tym powiedział? Zwróciłeś na to uwagę? Nie zwróciłem uwagi. Wyszedłem pełno energii, nakręcony. Mój wujek Krzysztof Pietraszek mnie nakręcił. Jest energia, jest moc, jest adrenalina. Trzeba zapierdalać. Z losowania jesteś zadowolony z tej pierwotnej walki? Tak, jestem zadowolony. Dostałem na początek lżejszego, teraz prawdopodobnie będę miał cięższego. Zobaczymy, jak ta walka się potoczy, jak będzie dobrze, no to spotkamy się w finale na pewno, nie wiem, czy z Michałem Pasternakiem, czy z kimś, nie wiem. No właśnie, każdy mówi, że on jest faworytem tego turnieju, zgodzisz się z tym? Powiem ci, no zgodzę się z tym, bo to jest zawodnik już zawodowy, który już tam chyba z 20 walk zawodowych chyba ma, tam w One Championship walczył, ale to jest, to są gołe pięści, jak MMA, jeden cios i można przegrać, no. Chyba... W ogóle nie jesteś rozbity. Patrzę nawet na dłonie, tak jakbyś się nie bił. No, co tam obtarcie tylko jest, no. No co ja tam zdążyłem, tylko lewego sierpa machnąłem, przestrzeliłem na łydkę, trafiłem pad, zacząłem młotować. Nie była okazja, tak jak wczoraj rozmawialiśmy w hotelu na poddanie, to poddałem, no. Aż chłopak spłynął, no. Pozdrawiam go serdecznie. Zostajesz w Otorze tutaj jako w organizacji? Oj, nie wiem, to zależy od mojego trenera Dawida Zawady oraz menadżerów Tomiego i Iwana Djokowicza. Rozmawiałeś już dzisiaj z nimi po walce? Czy teraz? Tak, teraz jeszcze nie rozmawiałem, nie chcę sobie głowy psuć. Nie wiem, że dla mnie najważniejszy jest turniej, a później będę z nimi rozmawiać. No, no dobra, zaraz kolejne walki, więc nie trzymam. Wielkie dzięki i powodzenia życzę. Dziękuję bardzo. Chciałem pozdrowić moją mamę, moją całą rodzinę, kolegów z klubu, mojego wujasa, który jest ze mną i całym serduchem za mną jest. Pozdrawiam Essa!